Hej wszystkim, tutaj Kejta. Dzisiaj będziemy uczyć się witać w języku koreańskim. Mówiąc dokładniej, nauczymy się dzisiaj trzech podstawowych powitań. Różnią się one tym, że używamy je w zależności od osoby, do której się zwracamy. Zacznijmy więc od najprostszego. Annyeong. Annyeong. Cześć. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Dzień dobry. 안녕하십니까? 안녕하십니까? Znaczenie jest podobne do angielskiego how do you do. Pozostaje więc pytanie, jaka jest różnica pomiędzy tymi powitaniami? 안녕. Jest to powitanie używane w rozmowie ze znajomymi. Możemy tego użyć także jako cześć, by się pożegnać. Jeśli myślicie, że będziecie mieli kłopot z zapamiętaniem tego, to może pomoże Wam informacja, że 안녕 z koreańskiego znaczy nie tyle cześć, ale także dobro lub pomyślność. Teraz mamy powitanie 안녕하세요. 안녕하세요 jest to moim zdaniem najlepsze powitanie do zapamiętania. Nie dość, że pomaga Wam zapamiętać cześć po koreańsku, to jeszcze nie jest ani zbyt obraźliwe, ani zbyt formalne. Jeśli nie jesteście pewni, którego powitania użyć, to możecie być pewni, że jeśli powiecie 안녕하세요, to nie dostaniecie po głowie od nikogo. W każdym razie, tak podsumowując, nie jest ani zbyt formalne, ani zbyt obraźliwe, jest po prostu neutralne. Ostatnie powitanie, które zostało nam do omówienia, to 안녕하십니까. Jest ono używane w sytuacjach bardzo formalnych lub do osób wyższych statusem, na przykład w relacji szef-pracownik. Jeśli wcześniej czytaliście jakiś kurs do koreańskiego, to na pewno spotkaliście się z terminem honoryfikatywność. To powitanie jest właśnie takim przykładem, jest bardzo honoryfikatywne, właśnie używane w sytuacjach bardzo, 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 bardzo formalnych. Jak już wcześniej wspomniałam, powitanie 안녕하십니까 znaczy how do you do? Odpowiedzią także może być how do you do, czyli 안녕하십니까 z koreańskiego. I przypominam tutaj, żeby zawsze był znak zapytania na końcu, ponieważ jak nauczycie się w kolejnych lekcjach, cząstka ka znaczy pytanie. To byłoby już koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie załamaliście się na długim informacji oraz że dowiedzieliście się czegoś nowego. W każdym razie, do zobaczenia. 안녕.